Oczywiście praca misyjna jest bardzo złożona, nie ogranicza się tylko do odprawienia mszy świętej czy sakramentów. Wiele różnych rzeczy takich codziennych trzeba wykonać, zadbać o dom, o samochód, jest ogród, praca z ludźmi, odwiedzanie ludzi, rozmowa, katecheza z dziećmi w szkołach, msze święte. Także jest bardzo dużo różnorodność pracy, z którą trzeba sobie jakoś poradzić i w nią wejść. Nazywam się ksiądz Dariusz Abraszewski, jestem misjonarzem Świętej Rodziny na Papui Nowej Gwinei. Pracuję 14 rok. Pracuję w diecezji Goroka w parafii Kamerliki. Myślę, że najtrudniejsza jest taka samotność, z którą się zmierzamy i trzeba sobie jakoś z nią poradzić. Trzeba szukać zajęć. Chociaż tworzymy wspólnotę jako misjonarze, jednak ta codzienność jest trudna. Kiedy o godzinie 6 już robi się ciemno, praktycznie misjonarz jest w domu, jest sam. Są również takie trudności zewnętrzne, jak drogi do jazdy. Często bo w czasie deszczu są one nieprzejezdne i człowiek też walczy, czy da radę, czy nie. Misjonarz stara się pielęgnować to, co już ileś dziesiąt lat temu zostało przekazane tym ludziom, czyli obraz wiary, dar wiary. Umacnia, pracuje, modli się wspólnie z tymi ludźmi, więc staramy się z nimi być. I poprzez wzajemną pracę umacniamy się i prosimy Boga o błogosławieństwo, o pomoc, o wszelkie potrzebne dary. Ich kultura jest też głęboko, gdzieś jeszcze przeżywają, ale oni sami muszą wybierać między ich kulturą a Ewangelią. I myślę, że to jest ich wybór. Do niczego nikogo nie nakłaniamy ani nie zmuszamy.